Dzisiaj wprowadzę pojęcie pędu. Na razie będzie to taki prosty przypadek pędu w jednym wymiarze, wtedy kiedy ciała poruszają się w jednym kierunku. Pęd. Oznaczamy pęd literką P, małe P, może grubiej. Pęd jest wielkością wektorową, więc piszę na razie, jako że to jest definicja, że to jest wektor, to jest iloczyn masy przez prędkość ciała. No i z tej definicji skalarnie wartość samego pędu to będzie masa razy prędkość. Jak intuicyjnie rozumieć to pojęcie? No więc jeśli na przykład mamy bardzo dużą masę i małą prędkość, to ten iloczyn może być duży i wtedy pęd ciała będzie duży. Również jeśli mamy małe ciało, ale bardzo dużą prędkość, to ten pęd może być taki jak tego poprzedniego ciała. Jak intuicyjnie można zrozumieć to pojęcie? No, na przykład, jakbyśmy sobie takie zadali pytanie, jak byłoby nam przykro czy nieprzyjemnie, gdyby ciało o określonym pędzie, czyli określonym iloczynie masy razy prędkość, uderzyło w nas. Im większy ten pęd, tym większa byłaby przykrość z takiego uderzenia. No dobrze. Gdzie możemy zastosować to pojęcie? Przypomnijmy sobie, że mamy drugą zasadę dynamiki, która mówi, że siła to jest masa razy przyspieszenie. Na razie będę pisała tak, jak przejdę do jednego wymiaru, to już tych znaków wektorów nie będzie. No ale z kolei przyspieszenie to jest zmiana prędkości przez czas tej zmiany. No i jeżeli to wstawimy sobie do drugiej zasady dynamiki, to otrzymamy, że siła działająca na ciało to jest masa razy zmiana prędkości przez czas zmiany. Albo inaczej, masa razy zmiana prędkości przez czas zmiany. Jak się temu przyjrzymy, to możemy napisać, że w takim razie siła działająca na ciało, bo masa razy zmiana prędkości to jest zmiana pędu. No i w takim razie możemy to napisać, że to jest zmiana pędu dzielona przez czas tej zmiany. Już jeżeli przejdziemy do ruchu w jednym wymiarze, no to możemy sobie tylko zapisać to w postaci skalarnej, że siła to jest zmiana pędu przez czas zmiany. Możemy też troszkę inaczej potraktować ten wzór i wprowadzić jeszcze jedną wielkość, mianowicie z tego, co tu jest napisane, wynika, że siła razy czas jej działania jest równa zmianie pędu ciała. Ta wielkość tutaj nazywa się popędem siły. Popęd siły. A więc popęd siły, wartość popędu siły jest równa zmianie pędu danego ciała. Nie jest to może takie bardzo ważne pojęcie. Przejdźmy więc do konkretnych przykładów. W jaki sposób pojęcie pędu i zmiany tego pędu przydaje nam się w rozwiązywaniu konkretnych problemów. Zauważmy jeszcze jedną rzecz, mianowicie, jeżeli mamy jakiś układ ciał i na ten układ ciał nie działa żadna siła zewnętrzna, czyli siła F jest równa 0, no to ponieważ F jest równe delta P przez delta T, no to też delta P przez delta T jest równe 0, a co oznacza, że licznik w tym
przypadku też musi być równy zeru, czyli że nie ma zmiany pędu. A więc jeśli nie ma siły zewnętrznej działającej na ciało, to nie ma również zmiany pędu tego ciała. Ta zasada nazywa się zasadą zachowania pędu. Dla układów ciał, na które nie działa siła zewnętrzna, pęd jest wielkością stałą. Dobrze, przejdźmy teraz do konkretnych przykładów. I pierwszym naszym przykładem będzie taka sytuacja, że mamy dwa samochody. Mamy jakiś samochód osobowy. Narysuję go tutaj. Który porusza się z prędkością V. Wartość tej prędkości jest równa 9 metrów na sekundę. A masa samochodu wynosi 1000 kg. I ten samochód jedzie sobie na wschód. Natomiast tutaj przed nim stoi ciężarówka. Dobrze, to jest nasza ciężarówka. Ciężarówka ma masa ciężarówki 2000 kg, 2 tony. I tutaj będzie prędkość samochodu i prędkość ciężarówki wynosi 0, czyli ciężarówka stoi. No i w pewnym momencie samochód dojeżdża do ciężarówki i uderza w nią. I pytanie jest takie, jaka będzie prędkość końcowa po uderzeniu, jeśli te dwa ciała będą sklejone razem. Samochód uderza w ciężarówkę i łączy się z nią i pytanie, jaka będzie prędkość końcowa. Żeby znaleźć to, no to musimy najpierw znaleźć pęd całkowity tego układu przed zderzeniem samochodu z ciężarówką. Więc ten pęd początkowy, możemy to nazwać pęd początkowy, no to będzie masa samochodu razy prędkość samochodu plus masa ciężarówki razy prędkość ciężarówki. Możemy go tu sobie w tym konkretnym przypadku obliczyć i ten pęd początkowy jest równy, no masa samochodu 1000 kg razy prędkość samochodu, czyli razy 9 metrów na sekundę, plus no, masa ciężarówki 2000 kg razy 0. No to widać, że ten pęd początkowy będzie wynosił 9000 kg razy metr na sekundę. Co się dzieje później? No później mamy taką sytuację, tutaj może przedstawię to później, może na niebiesko. Mamy ciężarówkę, i samochód, który wpadł na tą ciężarówkę. Nie zajmujemy się analizą, ile energii się przy tym wydzieliło w postaci ciepła. Rozwiązujemy taki prosty przykład. Sklejają się te dwa ciała i pytanie jest, jaka jest ich prędkość końcowa. Z jaką prędkością końcową ten układ się będzie poruszał. No to mamy już policzony pęd początkowy. Teraz należałoby obliczyć pęd końcowy. Pęd końcowy to jest przede wszystkim masa tych dwóch obiektów złączona, czyli suma, prawda? Czyli to będzie masa samochodu dodać masa ciężarówki razy no, nasza prędkość końcowa. Tutaj konkretnie, jak będziemy chcieli to obliczyć, no to masa samochodu plus masa ciężarówki to jest 1000 plus 2, to jest 3000 kg. 3000 kg.
razy jakaś prędkość końcowa. Jak teraz znajdziemy prędkość końcową? No, zastosujemy zasadę zachowania pędu. Nie było żadnej siły zewnętrznej, ale tylko siły wewnątrz tego układu, więc możemy sobie zapisać zasadę zachowania pędu, że pęd początkowy jest równy pędowi końcowemu. Na symbolach ogólnych będzie w takim razie nasze rozwiązanie wyglądało tak, że masa samochodu razy prędkość samochodu, tej drugiej masy samochodu, i czyli tej tutaj już nie piszę, bo ona jest równa 0, jest równa sumie mas tych dwóch samochodów, czyli masa samochodu plus masa ciężarówki razy prędkość końcowa. Z tego prędkość końcowa to jest masa samochodu, prędkość samochodu przez sumę mas, czyli masa samochodu plus masa ciężarówki. Teraz liczbowo będzie to wyglądało tak, że prędkość naszej końcowa, czyli prędkość naszej ciężarówki jest równa masa samochodu razy pęd początkowy, czyli masa samochodu razy prędkość samochodu, to jest 9000 kg razy metr na sekundę podzielone przez sumę mas, czyli 3000 kilogramów. Kilogramy się skracają, tutaj też nam się skraca i otrzymujemy prędkość 3 metry na sekundę. No i teraz widzimy, że ten układ, początkowa prędkość samochodu wynosiła 9 metrów na sekundę. Teraz ten układ dwóch samochodów porusza się z prędkością trzykrotnie mniejszą i jest to oczywiste, bo jeśli małe ciało wpada na bardzo duże ciało nieruchome, no to chociaż pęd jest zachowany, to ponieważ masa jest bardzo duża, to prędkość takiego układu po zderzeniu jest już bardzo mała. W ten sposób możemy z zasady zachowania pędu obliczać prędkości końcowe w przypadku zderzeń tego typu, a te zderzenia już tak na koniec, gdzie ciała się sklejają, nazywają się zderzeniami niesprężystymi. Są to zderzenia niesprężyste.